Cała nowa czwóreczka. O taka świeżutka. Smyfunia, Dani Olmo. No i dwie tutaj perły: czarne perły. Bracia Eusebio. Człowieku. A jak coś będzie się nie podobać, to dzinocki z Mesjaszem, jak wścieknięci wskakują na boisko. Kurde, jakby dać Netiego. Czekaj, bo jest pomysł. Świetne. Grizzly nie lepszy niż Smyf? Skądże? Ten Dani Olmo jest taki niezaciekawy. Nie podoba mi się póki co. Ale może się jeszcze jakoś dogadamy. 85x2. Nie ma pink. Nie ma pink diamond. Co to jest. Co to jest. WKS. A, Kes jeszcze gra w futbol. I Roadman. Rodman. Za tej dostajesz tylko takie dwie paczki, jak to nawet żadnej sensownej karty nie było. Nie, to jest jakiś event przez 4 miesięcy do tyłu. pepe. Dawaj, Michael Jackson. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Jest futis, jest futis, jest, 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 jest. Nie, Modric jest w SBC. Aha, jednak nie tylko. Też jest pas. To jest 8-4-X-10? Dwie karty 87 Wow, wow, wow Zdecydowanie to tak działa W mało teorii w tej grze wierzę, ale akurat w to wierzę... no maksymalnie Jak nie grasz w grę i wracasz to zawsze trafy są trzykrotnie lepsze 9-4 PTG, Mem, Team of the Week i Godk Bogowie Grecy Jazda Douglas Lewis 4 na 4 z Aliszą Leon do mojego klubu przywędrował. Ziemal ma 9-8 finishing i 9, 9 shot power. Lepiej niż Messi tots. To jest trochę cringe. 9-9 stamina, ten no gość ma wszystko. Zajubi się A Marquizio? Kurde, jakby włochy gdzieś zaszły dalej. To byłby fajny. Jeszcze ma Elema. Może ten Markizio jest droższy. 68 tysięcy. Ja, Player pik 94. Plick, ktokolwiek na food Champions. Ja pierdolka, ten frankowski leci piąty raz, no! Wczoraj dwa razy ten 8-7, dzisiaj w 8-4 ich 10 Tutaj są jakieś mordy, których ja nawet w życiu na oczy nie widziałem Musa, Hichambo i Sarmiento To nie jest jakkolwiek grywalne Frankowski jest grywalny, Frankowski jest najbardziej grywalny z tych kart może Musa 4 na 5 Ale biorę Musę, bo ma rating, no nie będę grał w Frankowskim przecież, no nie, no bez przesady no. Widziałem, że gra Rafiniam, gra jakimś Johnstonem tu już wiesz, że to jest jakiś Pokemon Niedługo City Barca może być ciekawy meczik, może być ciekawy meczik. czekam na to nieubaganie już na ten start pre Season, pre -season do oglądania jako kibic drużyny takiej większej, europejskiej, świetne Bo jak taka drużyna jak Barcelona teraz na przykład wygra z City i zagrają fajny mecz, to będzie gadane Wow, to naprawdę ma potencjał, Hansi Flick, co za menadżer, Barcelona idzie po Ligę Mistrzów A jak przegrają z tym Manchesterem City, to będzie gadka To tylko myśl towarzyski, panowie Karty wyciągane dopiero na ligę, spokojnie, to tylko mecz towarzyski, kto bierze mecze towarzyskie na poważnie Uwielbiam to, uwielbiam ten klimat Dawid, ole, przy fasoli, usiadł Dawidek Dziwia mnie to, jaka jest różnica Ola Młani, on chyba ma 4 na 5, tak sobie ja mogę strzelać, tak? Zadziwia mnie różnica w tej grze, że dana karta może mieć np. 9-6 i 9-6 a, a różnica jest tak jakby było z 5, ja kumam, że jest więcej, czy jak, nie wiem, inna waga czy, czy wzrost i tak dalej, ale różnice są Minimalnie za dużo. A bo Alvarez tutaj gra challenge, że chce wygrać wszystko co możliwe w futbolu, tak? Wygrał już Mundial, wygrał Copa Amerykę, wygrał. wygrał Premier League, wygrał. wygrał Ligę Mistrzów. Jeszcze Olimpiady mu brakuje. Takie fajna kariera jak na gościa, który ma ile, 20. Licie, nie wiem, może 4-5 lat. W Hiszpanii będzie Fermin i Kubarsi? Kubarsi fajnie, bo nie jechał na euro. Ale Fermina mogliby oszczędzić, tak szczerze. No, farmin tam jest niepotrzebny. Niech się kuruje pod ikiem normalnie. Lwowianka, The Blues. Witamy. Ja ale to nie wygląda dobrze. Logo Chelsea z wagon polski. Zole robi, Jacksona robi. Jakiś prawilny widz, A czy wic? Yy, no widz Kibic, kibic Chelsea. No ale mógłbyś to przeskipować? Kukureja, nie! Ten Pasisz. Pa... Ale ładnie wygląda kukureja. Ty, a on nie ma całego składu z Chelsea, nie wiem, to Ademisz miga. Uważa, że ADMI grał w Chelsea U7 Ale spulisik Nie no, Klausa też nie było Bardziej Sunga też nie Kurde, jak już ma taki skład, to mógłby dojechać całą drużyną Pod pół legendy Chelsea, a nie Pół składu tak, pół składu nie Mogę się decydować. Smyfunia! O boże, to ja Cię tu daję zamiast tego Griezmana, Cię chwalę Ty tu słupki ładujesz, jak to nieudacznica 4 minuty Kopaj, Dawid! Kopaj, kopaj, kopaj! Chance To jest Chelsea Londyn w pierwszej kolejce Premier League w tym sezonie. Nikola Jackson, siódma minuta wędka. Nie wydaje mi się, żeby Messi był na jakimkolwiek meczu Barcelony, dopóki trenerem będzie, czy trenerem prezesem Juan Laporta. To się raczej nie wydarzy. Messi to jest Argentyńczyk, oni są pamiętliwi. Są pamiętliwe Mendy. Ale na jakiś meczyk kiedyś mógłby wpaść, prawda? Jak Maradona z Cruyffem kiedyś. Myślisz, że Haland jest jeszcze przed Prime, ma 24 lata. Haland jest przed swoim Prime'em, no to znaczy, że. to no co, no obręby mają przejebane, no. Gościu jest nieprawdopodobnie dobry. Tragiczny z piłką, ale jako dziewiątka w dobrze ustawionej drużynie jest wybitny. Cała reszta niegroźna. No, fe Fede jest groźny, Fede jest groźny. Brahim Diaz, o oh, Brahim Diaz jest świetny, tylko Brahim Diaz Kurde, on ma ciężko do przebicia on, I w tym Milanie, i w tym Raul, jak wchodził za każdym razem, jeden z najlepszych zawodników na placu, ale Ale nikt mu nie chce dać szansy od podstawy W ważnym meczu A szkoda, a czy szkoda no Dla mnie nie szkoda, bo jestem kibicem Barcelony Ale papiery są gigantyczne A Rodrigo, no Rodrigo, Rodrigo też jest super, tylko że dla Rodrigo nie ma miejsca, nie? To grasz cofniętego Bellingama I masz Viniciusa, Mbappe w pomocy masz Federico Valverde, niego. Ale no raczej nie skończy się to tak I też nie będzie zmiany formacji nagle po takim sezonie w Realu Gdzie wygrali Ligę i Jak złapią strika 7 minut z rzędu to jak do końca sezonu, nie? W sumie to by pasowało do całej kariery Ancelotti'ego Jak już coś wyjdzie to grają tak cały sezon i wygrywają trofea Piste 3-0 od Atalanty ja pierdziule, jak pójdziemy ten real z Atalantą i faktycznie tam by się skończyło Ale jakieś Atalanta pokarnych można, bo nie wiedę, że to wygrają, ale w regulaminowym Atalanta 3-0 pokarnych. My w koszulce Barcelony na tym obiekcie Haha, <laughs> taki w takiej koszulce teraz biegnie O, to ja jak biegnę na Murawę, nie? <laughs> po bramce Atalanty O, no, Lukman, nie no, Lukman to wtedy dał koncert z Bayern Never Pele To no, po prostu Pele Pele się zrespił Na jeden wieczór piłkarski Dawid. Brawo, 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 brawo. Wini z Mbappe będą się wymieniać, tam będzie wieczna jechanka, a co do Belego tą w BVB grał jako 8 plus i grał wybity. No ta no, dyszka na 8 plus, no wszędzie tam mniej więcej w tych rejonach może grać, nie? Ja pewnie kupię po prostu na. Na konsoli, prawda? Kupię na konsoli, na PSNiku. Choć nie wiem, czy na PSN nie jest trochę drożej. Dawid. Zapraszam. Wyjdziesz? Organizacja ci nie daje gry. Nie, organizacja gry nie daje. Organizacja mówi, kupcę grę, doliczymy ci do, do wynagrodzenia. Upatę się kupić wersję Ultimate. No to co roku jest ta sama gadka. Jeśli ktoś chce kupić wersję Ultimate i patrz na te dodatki, to uważam, że powinien w ogóle na to nie patrzeć, bo te dodatki są ujawarte dwa tygodnie po premierze. Więc na to w ogóle nie patrzcie. Interesuje się tylko ta wersja, a czy ta wersja, ta opcja, że dostajesz po prostu grę tydzień wcześniej. Jeśli tydzień grania wcześniej od premiery jest dla ciebie warte tą kwotę, która się różni względem e, względem normalnej, no to jest. A jeśli nie, to nie. A nie, wiem, jaka jest różnica? Ze stuwa? Jest ze stuwa różnicy? Czy mniej? Czy odnawiam kontrakt Zapodzi? Nie wiem. W piątek jedziemy do Warszawy z chłopakami. Na mały meeting zapodzi, więc może tam coś się czegoś dowiem. Mam nadzieję, że się czegoś dowiem. Przez tydzień możesz ogonęcie, jak PRK Degra. <grymne> jak nie kupisz wcześniej, no tak, tak. Jak już przyjmę tym i mnie uderzę w pierwsze trzy tempa, to wiem, że już jest po akcji, nie? On się do niczego innego nie nadaje. Ale do tego się nadaje, no do tego się nadaje akurat. Kurna Nie, nie trafiłem jest haber za zanetnie na posterunku. Ale z pressingiem wyjechał na mnie, ty co zrobisz? Podaj ten pressing tu Dawidek A, Śmiesznie się gra tymi gośćmi, Wszystkich wyprzedzają Andrew Tate'owi zwiesili, zwiesili? Znieśli Zawieszenie, już może wyjeżdżać z Rumunii do każdego innego państwa Ale Rumunia jest tak szczerze bardzo fajnym państwem jak jesteś bogaty Z drugiej strony jakie państwo nie jest fajne jak jesteś bogaty? Śpiewaj Shakira, śpiewaj I Dawidek I wszystkich wyprzedza Aaaa za zabrakło jednego, dosłownie jednego, jednego kontaktu z piłką To jest za głupia gra, żeby zawodnikowi wczytać, że ma już biec szybciej Jeszcze bez kontaktu z piłką Shikira, Shikira ale pobukowany Ale zastaw, zastaw się, to jest tylko Virgil van Dijk To jest nikt, stary Nie okiwali go w 3 lata temu przez 8 tysięcy spotkań, ale to nie szkodzi, to jest nikt I Dawidek nie, to było bez sensu, na szczęście. Mój ale jest bardzo. Może to widz, więc nie chcę obrażać. Dopóki grają tak, jak grają, to nie będę obrażał. Interesujące. ooo, oh, Casijas, to jest touchdown! Na 100%. No, będzie taki czas na pewno, że siądę do GTA. I będę grał przez bity miesiąc, nawet przez moment, nie włączając FIFA, no. Na 100% tak będzie. A jak nie, no to znaczy, że jestem giganerdem tutaj FIFA i. Jestem zwykłym tutaj kłamcą, ale. No, no, zapycie mnie za słowo, tak? Za dwa lata. Zapycie mnie za słowo. Jeśli będzie stadion Interu Miami, to lepiej. Ty, ale będzie pewnie, nie? Przecież to jest zrobione niemalże identycznie. Stadion Interu Miami, normalnie foty z Leumessi, pewnie jakaś misja w połączeniu z Fabricą Ja już widzę te dodatki. Kolejście opcję, jak jest w San Andreas i Vice City, że gra się jednym czempionem. Czy tak jak z piątki, że macie jakby jedną fabułę, ale trzy postaci na każdą, jakby wpływacie. Co jest lepsze do takiego GTA? Ja chyba tak oldschoolowo wolałbym mimo wszystko, żeby była jedna postać, nie? Lepiej wspominam granie CJ-em jednym, niż... Niż wiesz... Franklina, Trevora, Michaela Po co ja tu się, po co, po co ja się staram jak ten gościu i tak nie wyjdzie, no mogę mu odłożyć pada i poczekać, aż mnie nie strzeli tych czterech bramek? O! Pozdrawiam